Hej, hej Wam, witam Was wszystkich w tym czytaniu na maj 2024 z kart Tarota z podziałem na sferę miłosną i sferę zawodową, plus do tego karta Rada i karta Wyroczni. Tym razem postanowiłam, że wezmę Wam karty Wyroczni jako taką dodatkową wskazówkę, przesłanie dla Was, bo po poprzednich miesiącach mieliśmy karty anielskie. No i sfera miłosna z podziałem dla singli i dla tych, którzy są w jakiejś relacji. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o sferę miłosną, część z Was może odnaleźć się w obu tych grupach, bo może być tak, że na przykład jesteście singlami, spotykacie się z kimś, jeszcze nie uważacie tego za jakąś poważną relację, albo na przykład już uważacie, a wciąż jeszcze nie jesteście oficjalnie w związku, na przykład, to znajdziecie się i tu na przykład, albo jeśli jesteście na przykład w jakimś rozpadającej się relacji, ale wciąż jest to relacja, to też możecie odnaleźć się w singlach i w parach. No i jeszcze tak na początku dla przypomnienia, zapraszam Was w moją dalszą przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie kanału, czy też w opisie tego nagrania. Zapraszam też do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, abyście mogli być na bieżąco z tego typu czytaniami, czy też byście pomogli mi w rozwoju tego kanału. Zachęcam też do komentowania, do zostawiania łapek w górę, jeśli czytanie z wami rezonuje, jeśli przyjmujecie przekaz. No, także przechodzimy sobie do waszego czytanka. Jeszcze przypominam też o tym czytaniu rocznym, które jest wciąż możecie obejrzeć. One zawiera po jednej karcie na każdy miesiąc. Możecie zobaczyć sobie taką ogólną energetykę waszego całego roku. No to zobaczmy, Skorpiony, co tam u was w maju. Zaczynamy sobie od sfery miłosnej. Jeśli macie jakąś osobę, jesteście w jakiejś relacji, co tam u was? Co u skorpionów w relacjach? Coś tam się chciało tutaj odwrócić. Jaka jest rada na to? No, macie bardzo taką energię przystopowania. Ale będziemy o tym później rozmawiać. Zobaczmy sobie, co tam u singli. Rozłożymy sobie wszystkie karty. Jeszcze jedna karta. Karta rada dla singli. Jaka jest rada dla singli? No bardzo taki mam tu przekaz dla mężczyzn, ale dobra, wezmę jeszcze jedną kartę radę. No dobra, zaraz zobaczymy sobie. No i teraz sfera zawodowa. Co u skorpionów w sferze zawodowej? Jaka jest rada? I weźmiemy sobie jeszcze kartę wyroczną, tak jak mówiłam na początku. No, coś bardzo szybko chce nam wyjść. Dobra. Bardzo się nam pokrywają te karty tutaj z tym, co się pojawiło u Was w relacjach. Jeśli macie jakąś osobę, tu pojawia się taka energia odpoczynku i właśnie tutaj macie kartę mówiącą o regeneracji, czyli też takim odpoczynku, odnowieniu, być może w wasze relacje jakieś odnowienie może przyjść, bo też właśnie pojawiła się tutaj karta śmierci i odrodzenia i bardzo te karty się pokrywają, bo ta karta mówi o jakiejś na przykład kolejnej szansie, nowa szansa może do was przyjść. Czy wy otrzymacie jakąś nową szansę, czy wy dacie jakąś nową szansę, dacie komuś szansę.
czy sami sobie dacie jakąś szansę, albo po prostu, no może to być taki po prostu energia, jeśli był jakiś oczywiście gorszy okres w waszej relacji, no to pojawia się tutaj odrodzenie, jakaś transformacja, przetransformowanie tego, co na przykład nie działało, danie sobie szansy na jakiś nowy początek, bo tutaj macie właśnie odnowienie. Regeneracja, czyli nawet jeśli coś nie wychodziło, to pojawia się jakaś nowa szansa. Jeśli nawet wszystko zostało zniszczone, to jeszcze można na tym coś zbudować, to jeszcze coś na tym nowego wyrośnie. Właśnie jeśli coś się kończy, to kończy się po to, żeby mogło się narodzić coś lepszego w to miejsce. Więc nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji, czy jeśli na przykład jesteście w relacji, że coś się kończy. No to może być tak, że pojawi się kolejna szansa na to, by jeszcze to odbudować i jest potrzeba jakby zregenerowania się, uzdrowienia się, dania sobie czasu na odpoczynek, na regenerację, po to, by odnowić, nie wiem, swoje siły, zregenerować się po prostu. Ale no jak wiadomo, no nie wszyscy z Was są w sytuacji, że coś się zakończyło, tak, między Wami. Ale może być to, po prostu może się odnosić do takich sytuacji, że wyrazem coś będziecie kończyć, na przykład jakiś sposób bycia, czy coś w waszym życiu się zakończy, co przyniesie wam jakiś nowy etap, na przykład jakieś odrodzenie. No i tutaj też właśnie może po prostu było intensywnie między wami, czy w waszym życiu i po prostu będziecie zakończać taki etap, na przykład jakiś, nie wiem, gonitwy, biegu za czymś i po prostu trzeba będzie się skupić na odpoczynku i też właśnie nawet karta rady jest dla Was karta wisielca, czyli jakby zatrzymania jakichś działań, jakby spowolnienia, po prostu takiego większego, no macie kartę zawieszenia, czyli jakby zawieszeniu działań, też właśnie spowolnieniu, przyjrzeniu się czemuś z różnej perspektywy. Może jakieś zakończenie wam przyniesie jakieś wnioski i no to jest dla was karta rada, czyli zawiesić się, nie działać do końca. Też tak jak w waszym tym czytaniu rocznym pojawiła się karta pazia monet z tego co kojarzę, czyli również takie ruszanie w nowym kierunku, budowanie czegoś nowego, taka determinacja, by iść w jakimś nowym kierunku i być może właśnie tu też w miłości będzie się pojawiał jakiś nowy kierunek, czy jakaś kolejna szansa i szansa może być na różne rzeczy tak naprawdę, nie musi chodzić tutaj jakiś bardzo taki miłosny przekaz, chociaż dla części może tak być, że po prostu nawet jeśli był jakiś gorszy okres, że było między wami gorzej, to wciąż jest szansa na to, że coś może wyrosnąć na tym jeszcze, że jeszcze się polepszy, jeśli macie gorszy okres, że na przykład coś zostanie uzdrowione, jakaś może trauma, czy jakieś schematy, jakieś przekonania mogą zostać uleczone, ale po prostu trzeba spowolnić, też poprzyglądać się na przykład sobie, z czego coś może wynikać, żeby mieć, jakby nabrać takiego szerszego spojrzenia na to, by właśnie móc coś uleczyć sobie. No i tutaj u singli może pojawić się sporo opcji, że będziecie przebierać w opcjach i nie będziecie co wybrać, i nawet z tym może być związany konflikt, bo jakby tu bardzo takie energie, że tu może być bardzo dużo czegoś, bardzo dużo wyborów. No i jakby to może wiązać się z jakimś konfliktem, czy też takim poczuciem na przykład straty. Że możecie coś stracić i nie wiadomo, co wybrać, bo nie wiadomo, która opcja okaże się lepsza. No to tutaj też pamiętajcie z tym przekazem, że jeśli coś stracicie, no to jakby daje wam to szansę, że może być kolejna szansa, albo może być też, że odrodzi się coś lepszego w to miejsce. Także nie bójcie się czegoś stracić, właśnie, bo tutaj jest poczucie straty. Poczucie straty może oznaczać, że stracicie jakąś osobę, a poczucie straty może oznaczać, że tracicie, nie wiem, czas, tracicie jakąś część siebie, w zależności jak czujecie. No i karta rada tutaj dla Was, wyszła karta cesarzowej, więc jeśli jesteś mężczyzną i to dotyczyłoby, jaką kobietę wybrać na przykład, no to wybierajcie cesarzową, czyli kobietę, która
No jest taką naprawdę prawdziwą kobietą, prawdziwą, znaczy każda z nas jest kobietą prawdziwą, ale chodzi mi o taką w takiej żeńskiej energii, o właśnie o tym mówi cesarzowa, o takiej żeńskiej energii, czyli o takiej lekkości, też właśnie tutaj z karty Słońca bym wskazywało to na taką lekką energię, aby właśnie taka jest rada, by być w takiej lekkiej energii, jeśli jesteś kobietą. Jeśli nie, to jeśli by tu był wybór dotyczył jakiejś kobiety, no to właśnie bardzo skupić się na tym, by to była kobieta jakaś taka bardzo radosna, lekka, właśnie w tej żeńskiej energii, czy też matka, albo dobry materiał na matkę, że tak powiem, ale jeśli jesteś kobietą, no to tutaj rada by wskazywała na to, by właśnie w taką energię wejść bardziej, być może to nie ty masz tutaj się głowić i wybierać i w ogóle, tylko po prostu zająć się sobą, zająć się swoją żeńską energią, zaopiekować się sobą, właśnie wejść w taką lekką energię radości, czy też właśnie dać się zauważyć, tak aby była rada dla ciebie, jeśli jesteś kobietą, że właśnie nie głowić się tutaj, nie rozmyślać, nie siedzieć w umyśle, tylko właśnie wyjść i po prostu z tego umysłu bardziej w to żeńską energię, czyli żeńska energia bardziej jest taka lekka, nie skupia się na rozmyślaniu, tylko właśnie na tym i Słońce może mówić o tym, by stanąć w centrum, by zostać zauważoną. No i w waszej sferze zawodowej. Tutaj właśnie również pojawia się, tak jak z tą kartą, ona może dotyczyć tu właśnie i też tej sfery, czyli by, że może pojawić się jakaś szansa i pojawia się szansa na pewno na jakiś rozwój, na jakiś wzrost. Tutaj właśnie też macie rycerza monet, czyli bardzo taką energię działania, takiej sumiennej pracy, determinacji. Także być może jak najbardziej u Was w tej sferze zawodowej będzie jakiś wzrost, będzie jakiś progres, będzie jakiś rozwój, czy nauka czegoś nowego, ruszanie w jakichś nowych kierunkach, jak najbardziej, by w kierunkach jakiejś stabilizacji. No i rada tutaj dla Was jest, by od czegoś odejść, by coś zostawić za sobą. Dlatego nie wiem, co to może być. No, wy najlepiej będziecie wiedzieć, o co może tutaj chodzić, od czego macie odejść. Tutaj właśnie z tą kartą też to by wskazywało na to, że może pojawić się jakaś właśnie szansa, druga szansa, kolejna szansa na coś. Także też tak jak tam było w waszym tym czytaniu rocznym, na maj mieliście kartę Pazia monet, tu macie też rycerza monet, czyli właśnie ruszanie w jakichś nowych kierunkach. Być może tutaj może chodzić o to też, że jeśli na przykład będziecie dążyć w jakichś kierunkach, to by po prostu odpuścić sobie, w takim sensie, że na przykład nie spinać się, nie jakoś nie bardzo dążyć do czegoś, tylko po prostu z taką lekkością też do tego podejść, bo jak wiadomo, jeśli czegoś bardzo chcemy, to czasami przed nami ucieka. Także może tu chodzić o to, by coś sobie odpuścić, by jakby puścić energię, bo czasami właśnie przez jakieś spinanie się możemy tą energię troszkę blokować, albo po prostu odejść od, nie wiem, jakiegoś sposobu myślenia, czy czegoś, odpuścić sobie może na jakiś moment i się zregenerować, odnowić w jakiś sposób, odnowić energię, by po prostu powrócić do jakiegoś działania. To by było na tyle, Skorpiony. Dziękuję Wam za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych przekazach. Pa!